Siemka, ja jestem Alacho i witam was w kolejnym odcinku Kutasi, czyli kreatywne użycie tej arcyciekawej sztucznej inteligencji, ale dzisiaj będziemy używać innej sztucznej inteligencji. Pamiętacie ostatni odcinek, w którym Vegeta, jak widzicie tutaj za moją kamerką, zaraz to zobaczycie dokładniej, dołączył do Realu Madryt ku niestety mojemu smutkowi. Jak powiedziałem to swoją drogą Jurgenowi Klopowi, to naprawdę zamknął się w pokoju i płakał przez 2 godziny, ale o, jeszcze jedna rzecz w ogóle, jest też malutka na filmie, jak zastanawiacie się dlaczego znowu siedzę na taborecie, no to macie za moimi plecami odpowiedź. Playground AI w pewnym momencie się na mnie obraziło. Pamiętacie, w ogóle nie chcieli mi wygenerować mojego obrazka, bo ja się śmiałem, że Bing lepszy. Bo jeśli nie wiecie, to robimy sobie zawody między Bingiem a Playground AI co odcinek. Dzisiaj ulega to zmianie. Playground AI nie pozwolił mi się nawet zalogować. Nawet uważa, że ja nie mam konta na tej ich stronie. Więc stwierdziłem, że miarka się przebrała. I poszedłem za propozycją jednego z widzów. Bodajże to chyba było to samo, co on mi proponował. Ideogram. To jest strona, na której będziemy dzisiaj działać. Ja się tutaj zmniejszam. Zobaczcie, wygenerowałem na próbę Goku i Vegetę, którzy walczą w makaronie. No i powiem wam, że rezultaty nie są jakoś bardzo szczególnie zadowalające, ale no na przykład to nie wygląda źle. To jest oczywiście początek. I zwróćcie uwagę na jedną rzecz. No nie wiem, czy będziecie to widzieć aż tak dobrze, ale ja wpisałem dosłownie prompt, który widać tutaj w lewym górnym rogu, czyli Goku i Vegeta walczący w makaronie pixel art. To jest wszystko, co napisałem. Ta strona jest w stanie na podstawie tego mojego krótkiego hasła tworzyć bardziej skomplikowane hasło. Na przykład tutaj. Stworzyło coś takiego jak magic prompt, czyli nostalgiczna, rozpikselowana scena, w której Goku i Vegeta angażują się w zaciekłą walkę i tak dalej, i tak dalej. Także być może jest to strona, która będzie sprawowała się lepiej niż Playground AI. Ja już mam przygotowaną kartkę, na której będę zapisywał wyniki. Po lewej stronie mamy Bing, czyli obecnego mistrza, a po prawej ideogram. 9 haseł dzisiaj, 9 to moja ulubiona cyfra, 9 to mój ulubiony numer, jakby ktoś się zastanawiał. Zobaczmy, jak to wyjdzie w pierwszym haśle. Pierwsze hasło wygląda tak. Goku, Vegeta i Piccolo z Dragon Balla jako trzej królowie idący do Betlejem, ale styl mamy baśniowy, taki bajkowy, także mam nadzieję, że tutaj to nie będzie tak, że mam jakąś, że mam tylko jedną możliwość dziennie, bo ja dosłownie wygenerowałem sobie jedno hasło. Nie wiem, czy tutaj jest jakiś limit, mam nadzieję, że tego limitu nie będzie. Tutaj w ogóle mamy proces tworzenia tych haseł, tak naprawdę. To, co tutaj widzicie, to jest to, jak się nasze hasło tworzy, ale Bing nawet nie musi czekać, nie musi nam pokazywać, patrzcie, co się dzieje. Goku razem z Goku, jeszcze tutaj jakiś inny mężczyzna. Proszę bardzo. Chociaż tutaj nie miał być Piccolo, tak? A jeszcze jedna rzecz, odnośnie systemu punktowania. Do tej pory punktowałem w stylu mieszanych sztuk walki, chociaż bokserski to też jest system punktowania. Czyli zwycięzca rundy dostaje 10 punktów, a przegrany dostaje mniej, czyli na przykład 9, albo 8, a może nawet 7. Rzadko się zdarza, no ale zazwyczaj to jest 10-9, prawda? No, niektórzy nie rozumieli, także umówmy się, że na przykład, że będę oceniał te grafiki w taki sposób, jeśli to trafi perfekcyjnie, że będzie mi się bardzo podobało i że będzie to grafik, która zaspokoi moje potrzeby, to będą 2 punkty. Jeśli będzie ok w miarę, na przykład tutaj uważam, że jest w miarę ok, bo widać mniej więcej, o co chodzi, no ale nie ma tutaj Piccolo, jest Goku, jest ktoś, kto miałby być jakimś Vegetą, tak naprawdę mamy tylko Goku, tak, jeśli chodzi o tę trójkę. Nie będę was oszukiwał. Piccolo chyba tutaj został zredukowany do roli jakiejś żaby. No to wtedy to będzie 1 punkt. Jeśli to będzie kompletny chaos, który nie zasługuje na nic, to w ogóle nie pasuje, to będzie to 0 punktów. Zobaczmy, co zrobił ideogram. Ideogram, no ma tutaj też jakby zamysł dobry, prawda? Mamy tutaj tego Goku, Vegeta troszeczkę mniejszy, to się zgadza, ale kolor włosów nie za bardzo. Piccolo tutaj też jest nieistniejący, ale zwróćcie uwagę na to, że ten ideogram w ogóle nie potrafi zrobić dobrej twarzy Dragon Ballowej. Ma problemy z twarzami, a tutaj w ogóle nie idą oni do Betlejem. Okej, tutaj już wygląda to lepiej. Miałbym trochę wyrzuty sumienia, gdybym... Chociaż nie, no tak naprawdę to chyba to jest najlepsza grafika, ale nie ma tutaj ani Goku, ani Vegety, ani Piccolo. 1 do 1, czyli 1 punkt dla Binga, 1 dla ideogramu. Jeśli miałbym być szczery, to Bing podobał mi się bardziej, ale tak naprawdę ani to nie trafiło. Także przechodzimy do kolejnego hasła. Zobaczmy, co się teraz uda. Powiem wam, że dobrze się bawię nagrywając tę serię, ze względu na to, że tak naprawdę... Wiecie, jak czytam jakieś fanowskie mangi, też z tego względu lubię czytać fanowskie mangi, bo nie wiem, co się wydarzy, no nie? O, wow, naprawdę? Zobaczcie, jak wygląda kolejne hasło. Pan Popo z Dragon Balla tańczy sambę z Shakirą na wiejskiej dyskotece. Pan Popo naprawdę jest... Może chodzi o to, że Shakiry nie ma? No to może niech będzie, że z piękną kobietą. O, o! O kurde!
To jest pan Popo? Strój ma dosłownie jak Joker, takie kolory, prawda? Ej, wygląda to dobrze. Shakira to taki chyba po jakimś mefedronie, jeśli mam być szczery. Tutaj pan Popo stwierdził, że nie będzie się bawił w jakieś, kurwa, tańce wspólne, tylko sam przejmie parkiet. O, to mi się podoba! To wygląda jakby... tylko wiecie, to nie jest pan Popo, który bardziej to przypomina Krillana. Czy pan Popo... O kurde, bingu! Oni nie chcą zrobić chyba pana... Chociaż nie, Bing miał chyba problem z Shakirą, co? Ale oni nie chcą zrobić pana Popo. Bing dostaje ode mnie 0, ale czy ja chcę dać jakiś punkt tutaj? No to jest... Nie, tutaj nie ma pana Popo. Sorry. Nie jestem w stanie powiedzieć, które było gorsze, ale oba mi się nie podobały, także przechodzimy dalej do kolejnego hasła. To jest 0 punktów. Oba mi się nie podobają. Nie jestem stronniczy, ja bym chciał nawet, żeby ideogram dobrze tutaj wypadł, bo mielibyśmy przynajmniej ciekawszą rozgrywkę, prawda? Widzę, że tutaj można jeszcze wyłączyć ten Magic Prompt, czyli ten rozbudowany prompt, to rozbudowane hasło, o którym wam powiedziałem wcześniej. Tak czy siak, idziemy dalej. Goku jako miłośnik Coca-Coli walczy z Vegetą jako miłośnikiem Pepsi w świetle świecącego księżyca. Wolicie Coca-Colę czy Pepsi? Ja wam nie powiem. Ja szczerze mówiąc, jeśli miałbym wybierać, to wybrałbym wodę. W sensie, wiem, że musiałbym coś wybrać, ale no okej. A dlaczego Coca-Cola jest... Czemu księżyc jest z Coca-Coli? To jest jakaś sugestia? Ej, ale to jest naprawdę dobre! Jeszcze Vegeta dostał ogon! Ej, to jest naprawdę dobre! Trzymają praktycznie to, co mają trzymać! I tutaj jeszcze Vegeta dostał zbroję! Ale dlaczego oni walczą o Coca-Colę? Vegeta dostał jakiś zajebisty strój! No tu nie ma Vegety, to jest słabe. To ale... Kurde, wiecie co? Zapiszę sobie to i zapiszę sobie to. Ej, to nie jest złe! Powiem wam, że tutaj chyba dwójeczka jakaś wleci. Zobaczmy, jak pójdzie tutaj ideogramowi. Ten styl jest dość dziwny. Vegeta tutaj też dostał ogon, ale nie o taki ogon mi raczej chodziło. O, Goku włączył Ultra Instinct, aż tak bardzo kocha Coca-Colę. No te twarze, zobaczcie. Widać tutaj, że ten program ma problem z twarzami. To jest dosłownie jak wczesny Bing. Tutaj mam wrażenie, że ten silnik, że ten model chyba tutaj tak to się nazywa, to jest coś, co ma problem z twarzami z Dragon Balla. Bing już się nauczył. Ja bym tutaj mimo wszystko ideogramowi 0 punktów nie dawał. Tutaj jest to, o co chodzi, tylko że jest to brzydkie. W przypadku Binga, no jestem zachwycony. Bing jak zwykle... Bing po prostu się chyba rozgrzewał. Także Bing 2 punkty, a ideogram 1. Mimo wszystko, no musicie przyznać, że jest tutaj jakaś rywalizacja, nie jak w przypadku Playgrounda, który dosłownie stał w miejscu od wielu miesięcy, bo ja się na niego przeniosłem wtedy z Binga, prawda, jak Bing był bardzo słaby, a potem się okazało, że Bing powiedział: kurwa, człowieku, potrzymaj mi piwo. Idziemy do następnego hasła. Gold Roger i Edward Newgate z One Piece piją piwo w barze styl Lego. To jeśli nie oglądacie One Piece, to nie będziecie wiedzieć, jak one wyglądają. Już to widzę, ale zostawię. O! Zostawię to sobie na później. O kurde, są tutaj dwie postacie, ale nie są. Nie, to nie są ani Gold Roger. Chociaż nie, kurde, Gold Roger miał czarne włosy. No nie? Może bym napisał Whitebeard? Zaraz zobaczymy. Może bym napisał Whitebeard. To byłoby lepiej, bo tutaj widać, że chyba oni nie wiedzą, o co chodzi. Ale no musicie przyznać, że ten styl Lego to jest coś niesamowitego. To wygląda jak autentycznie zrobione zdjęcie, jakby ktoś zaaranżował taką sytuację. Okej, ręka tutaj tego gościa to może być jakiś błąd, ale styl Lego jest świetny, naprawdę bardzo mi się podoba. Zobaczmy, jak to tutaj wygląda w ideogramie. To są jakieś postacie chyba z bajki z 1920 roku, jak była jakaś taka wczesna myszka Miki. Chociaż z którego roku jest pierwsza myszka Miki? Myszka Miki ostatnio przypadkiem nie trafiła do domeny publicznej? To się nie dzieje po 100 latach? No nie pamiętam dokładnie, już nie będę zmyślał. Tak czy siak, tutaj wygląda na to, że chyba mamy jakąś ekipę z One Piece. To wygląda jak Luffy trochę, tu jak Robin. To jak Sanji? Tu jak Nami? Okej, ale mimo wszystko to nie jest to, o co mi chodziło. To wygląda jak jakieś zawody w ogóle picia piwa. Wszyscy tam w tle kibicują. Zmienię prompt i zamienię imię i nazwisko Whitebearda na jego po prostu ksywkę. Mamy coś już tutaj innego, chociaż kurde, no tutaj nadal nie mamy Whitebearda. Tutaj wygląda to jak... kurwa Gandalf jakiś bardziej niż białobrody, ale Gold Roger nawet nie jest do końca... Chociaż ma ten kapelusz, prawda? Kapelusz. O, to już bardziej! Ten strój czerwony taki. Dam jedynkę chyba dla... dla obu. Tutaj chyba ten białobrody to zostało potraktowane zbyt dosłownie. Zobaczcie na kapelusz w ogóle. Patrzcie w ogóle na natruk na piwie. Okej, no tutaj...
No, chciałbym dać 1,5 punktu chyba za te małe smaczki dla Binga, no bo nie, nie, daję po jednym punkcie, ale muszę przyznać, że Bing tutaj dobrze kombinował. Jeśli to się zakończy wszystko remisem, będziemy wszyscy wiedzieć, kto tak naprawdę wygrał. Wiecie, mógłbym zrobić po prostu inny system punktowania i dać 3 punkty maksymalnie, 2 mniej, 1 jeszcze mniej i tyle, ale chcę pozostać bardziej przy idei tego właśnie 10-9 i 10-8, żeby była różnica dwupunktowa. Tak czy siak, kolejne hasło bananowego doktora, którego pozdrawiam, zresztą wziąłem 2 hasła, bo mi się spodobały. Roronoa Zoro z One Piece jako polski szlachcic z... A właśnie, to wygląda bardziej jak Gold Roger. Polski szlachcic z wąsem. Nie udało się, nawet tego nie przybliżam. Zobaczcie, pokażę wam wszystkie 4. To nie jest Zoro, to nie jest Zoro, to nie jest Zoro. To bardziej już wygląda jak Roger, szczerze mówiąc. Trochę się nie udało. Nie udało się. Zero ze względu na to, że tutaj miały być zielone włosy chociaż. Powiem wam szczerze, że mimo wszystko drugie hasło to jest coś, w czym pokładam większe nadzieje, ze względu na to, że jak je zaraz usłyszycie, to myślę, że też wam się spodoba. Ten Shinhan i Chiaotsu jako gangsterzy. Naprawdę? O, gangsterzy zostało tutaj za... Chyba gangsterzy zostało tutaj. No Bing ma jakąś cenzurę, zacenzurowane. Ja pierniczę, to jakiś Gangnam Style. Oh, i dogram. Ty normalnie tutaj dobrze wypełniłeś lukę po tym playgroundzie. Nie no, chcę to zobaczyć. Jak to ich nazwać inaczej? Villains. Może po prostu dam jako Villains. Ten Shinhan i Chiaotsu jako złoczyńcy, mający założone ciemne okulary i smokingi. Bing mi nie chce tutaj przepuścić... Ale tutaj cenzura wleciała na Binga. Nie wiecie, kim są Chiaotsu i ten Shinhan? Zero. Zero. Autentycznie najgorszy odcinek Kutasi. Ja myślałem, że tutaj coś będzie się działo, a oni tu mi rzucają jakieś chłam kompletny. Mała, ty to widzisz? Nie, mała tego nie widzi. Zobaczcie. Mała tego w ogóle nie widzi. Ona na to w ogóle nie patrzy. No i dobra. To... O! Tony Chopa i Zoro z One Piece jadą motocyklem razem z ciemnymi okularami. O, już jest okej! Okay. Zoro troszkę włoski przefarbował na blond, ale po bokach ma jeszcze trochę zielone. To znaczy, że to mogła być szamponetka. Chopper z tymi zębami, no to tak średnio, ale... No nie, no tutaj powiem wam, że jest to w do... Nie, ja to zapisuję. To akurat zapisuję. To miał być Chopper, a nie Luffy, ale to mi się podoba. O, ale Chopper! On wygląda trochę bardziej jak Law tutaj, a nie Zoro. Przecież oni są doktorami, to może sztamę jakąś przybiją. Chopper z fajką. Nie, to też zapisuję. O, to jeszcze lepsze, tylko że Chopper ma włosy śmieszne. No dobra, zobacz, o kurwa, tu jest dobre. Tu już widzę, że to jest dobre. A tutaj fuzja Zoro i Choppera. Ja, nie, dobra, ideogram, chłopie. Ty masz problemy z jakimiś postaciami zawsze oku, nawet na to nie patrzę. To jest 2 do 0. Bing tutaj sobie wypracował przewagę. Powiem wam, że jestem zachwycony. Niektórymi tutaj jestem... Ten Zoro naprawdę wygląda fajnie, ale... Ten Chopper z fajką? Idealne. Ale kolejne hasło. To jest też, co mi się bardzo spodobało, także to wziąłem. Vegeta na banknocie 100 złotowym. Tak naprawdę, zobaczcie, czy Bing będzie chciał stworzyć, albo w ogóle, czy ta sztuczna inteligencja będzie chciała stworzyć banknot od zera? Jakiś inny? Czy weźmie jakby prawdziwy banknot 100 złotowy i doda do niego Vegetę? To byłoby lepsze, prawda? No bo chodzi tutaj o jakiś... Nie o jakikolwiek banknot, tylko o banknot 100 złotowy. No i jest tutaj ta gramatura taka typowo banknotowa. Ale wiecie co? To wygląda jakby to był jakiś... O właśnie, z Korei Północnej banknot dosłownie, nie? O właśnie, przecież polscy władcy są z profilu tutaj pokazywani. To nie jest to. Oj, a co to kurwa jest? Co to za Stanisław Olsztyn tutaj się pojawił? Ach, nie, to jest złe. Jeszcze tutaj Polisz. Nic nie będę lizał. Chłopie, jak to jest polski banknot, to po polsku ma być napisane. Wiecie co, oba mi się nie podobają, ale... Chociaż nie, no to nie jest złe. To nie jest złe. To miał być cały banknot. 1 do 1, chyba to jest sprawiedliwe. Oba nie trafiły, ale w inny sposób, wydaje mi się, nie? No bo tutaj wygląda to bardziej, tło wygląda bardziej kolorystycznie jak polski banknot 100 złotowy, no ale ten Vegeta jest wklejony w jakimś słabym Photoshopie. A tutaj udało się Bingowi lepiej zrobić tego Vegetę, ale no banknot wygląda po prostu, no to źle, co tutaj się dzieje. No tutaj to, jeśli chodzi już o banknot, wygląda w miarę dobrze, ale to nie jest banknot 100 złotowy. Nie jestem zadowolony. Pixel grafik. Ostatnie hasło dzisiejszego dnia, a mianowicie... Łysy YouTuber je hot doga w parku, na ławce, kotki spadają z nieba, mała nie słuchaj, pikselowa grafika. Zobaczmy co zrobi Bing, no wiecie co, obawiam się tego słowa YouTuber ze względu na to, że tutaj na pewno będą jakieś loga YouTube'a, o właśnie, kamery. Chociaż kurde, ej, to wygląda fajnie,
To wygląda... Ale czemu jeszcze jakiś kurwa Armagedon razem z tymi kotami spada? To wygląda... Co? Ej. O kurwa! Na początku zwróciłem uwagę na nogę, ale chwilę później zobaczyłem tego kotka rudego, który z tego co widzę wszystkie cztery łapki ma na ziemi, ogonek podniesiony do góry, a mimo wszystko coś jeszcze wystaje. Jaki ten obok kotek jest słodki! Przeurocze. No i to też jest fajne, patrzcie! Tutaj jest tutaj dwójeczka wlatuje. Zobaczmy co zrobił, o, okej, co to kurwa jest? Ja rozumiem, że to nie musiało być nawiązanie do mnie, prawda? Ale trochę innego rezultatu się spodziewałem. Mimo wszystko kotki fajne. To wygląda jak jakieś zdjęcie profilowe gościa, który jest trochę ma nierówno pod sufitem. Czemu ten gościu jest taki gruby? I gdzie tutaj widać niby, że on jest youtuberem? Chyba MacBank nagrywa. Nie no, jest niby tutaj mniej więcej o co chodzi, ale to jest kolejne 2 do 1. Bing tutaj zrobił po prostu dobrą robotę i dogram w miarę dobrą. A gdzie on ma uszy w ogóle? Podliczam punkty. Bing 9 punktów. 5 punktów dla ideogramu. 9 do 5. Bing wygrywa, a ja wam dziękuję za oglądanie. Oczywiście, pamiętajcie, wasze hasła są generowane, także w sumie nie powiedziałem o tym dzisiaj jeszcze, ale podejrzewam, że pamiętacie cały czas, jak, na czym polega ta seria. Czekam na wasze komentarze z jakimiś fajnymi hasłami. Dajcie mi znać może, czy w tym ideogramie jest coś, co można poprawić, ze względu na to, że tutaj widzicie, no może nie widzicie teraz, ale tak naprawdę nie ma tutaj wielu opcji. Jest tylko model, ale widzę, że są do wyboru tylko starsze modele, nie sądzę, żeby to pomogło. Jedyne, co wydaje mi się, że mogłoby pomóc, to wyłączenie tego Magic Promptu, ale no... Wydaje mi się, że to jeszcze właśnie poprawia tutaj jakość tego wszystkiego. Tak czy inaczej, czekam na wasze komentarze. Zwiększę się jeszcze na sam koniec. Po raz kolejny pokażę małą. Mała! Jakbyście się dziwili, dlaczego ja ciągle siedzę na taborecie. Bo jak mała mi wchodzi na kolanka, a ja na przykład idę zapalić światło, to mała idzie na krzesło, a ja mówię, no dobra, już nie będę cię podnosił. Tak czy siak. Dzięki jeszcze raz za oglądanie. Życzę wam miłego, spokojnego dnia. Zostawcie lajka. Jeśli się podobało, zostawcie suba, żeby niczego nie przegapić. I to tyle. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Dziana.